To chyba jedna z ostatnich ważnych decyzji obecnego rektora Politechniki Częstochowskiej, który w tym roku kończy swoją kadencję. Od września Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki zostanie podzielony na dwa ciała. A mianowicie Wydział Informatyki i Sztucznej Inteligencji, a także Wydział Inżynierii Mechanicznej. Oczywiście rozdzielone zostaną kierunki studiów, które były do tej pory razem prowadzone. Natomiast ten podział na te dwa wydziały w przyszłości, i to niedalekiej, moim zdaniem skutkuje także tym, że na uczelni będzie prowadzonych wiele ciekawych, nowych kierunków. Zostaną także uatrakcyjnione już istniejące kierunki poprzez łatwiejszą współpracę naszych informatyków i specjalistów od sztucznej inteligencji z innymi kierunkami studiów na innych wydziałach. Te zmiany mają być jeszcze lepszą ofertą edukacyjną dla przyszłych studentów i obecnych pracowników uczelni. Na Wydziale Informatyki i Sztucznej Inteligencji oczywiście informatyka, informatyka przemysłowa, sztuczna inteligencja i data science oraz matematyka stosowana i technologie informatyczne. Zaznaczam, że jest to wydział bardzo mocny naukowo. Bardzo wielu profesorów na tym wydziale jest, prawdopodobnie z tego co teraz pamiętam, najwięcej profesorów na uczelni. Co warto dodać, że będą to studia pierwszego i drugiego stopnia. Zatem studenci będą mogli się kształcić na dobrej bazie, na dobrych podstawach programowania i strony informatyki oraz zastosowania tej informatyki w rozwiązaniach związanych z inżynierią mechaniczną. Nie trudno zgadnąć, że drugi kierunek kształcenia, czyli sztuczna inteligencja, będzie niczym magnes przyciągał młodych ludzi. Jest to tak naprawdę rozszerzenie naszej oferty dydaktycznej, dlatego że obecnie prowadzimy już kształcenie na drugim stopniu w tym kierunku. Natomiast doszliśmy do wniosku, że dobrym pomysłem będzie otwarcie tych studiów również na pierwszym stopniu. Nauczyciele akademicy z Wydziału Informatyki i Sztucznej Inteligencji zapewniają, że studenci na ich zajęciach na pewno nie będą się nudzić. To jest nasz pojazd badawczy, zakupiony parę lat temu na bazie Nissana Leafa, czyli pojazdu elektrycznego. Pojazd, który ma służyć do analizy różnych rozwiązań wykorzystywanych w nowoczesnej branży automotive, czyli w nowoczesnych pojazdach hybrydowych, autonomicznych, no przede wszystkim autonomicznych, związanych no właśnie z takim półautonomicznym poruszaniem się. Chodzi o to, żeby wykorzystując urządzenia, które mamy na tym pojeździe, czyli dwa lidary 360 stopni plus kamera do światła takiego dziennego plus kamera Night Vision, żeby te wszystkie elementy ze sobą zintegrować i wychwytywać, że tak powiem, takie sytuacje nietypowe, niebezpieczne i w ten sposób reagować. Na razie jesteśmy na bazie symulowania takich rozwiązań, natomiast to jest element badawczy, który pewnie będziemy w przyszłości wdrażać już. Zapewne w tych wszystkich zmianach niemałe znaczenie ma współpraca Politechniki z poważnymi firmami, jak ZF, Kimla czy Brembo, w których zarówno mamy współpracę naukową jako naukowcy, ale jednocześnie nasi studenci mogą odbywać praktyki, staże. Wiemy również, że nasi absolwenci rozpoczynają pracę w tych firmach. Firmy są otwarte, coraz więcej studentów przyjmują. Prowadzimy jednocześnie kursy z tymi firmami, które do nas przychodzą. Są spotkania, kształcenie. Dostosowujemy również nasz program dydaktyczny do potrzeb, jakie stawia dzisiejszy przemysł, stawiają nam właśnie ci przedsiębiorcy. I na zakończenie jeszcze zajrzyjmy do innego pomieszczenia, gdzie też na studentów czeka ogromna wiedza. Znajdujemy się w laboratorium naukowym, w którym prowadzone są badania naukowe oraz prace dyplomowe studentów. W tym laboratorium prowadzone są badania z zakresu programowania systemów budowanych, systemów sterowania, nowoczesnych układów cyfrowych i systemów komunikacyjnych czasu rzeczywistego. Projektowane jest oprogramowanie, które współpracuje z obrabiarkami numerycznymi, z robotami przemysłowymi i generalnie zajmujemy się tutaj też systemami sterowania. Drodzy kandydaci, zapraszamy na Politechnikę Częstochowską. Tutaj macie dobrze przygotowane laboratoria, opracowane materiały dydaktyczne, ale i potencjał na przyszłą pracę w środowisku najbliższym,